Hej, cześć, to Witam was skryniczko na moim kanale. W tym odcinku pokażę Wam historię Harumi, ale nie będę tutaj sam. Yy, tak, ponieważ w tym odcinku zaprosiłem jeszcze dwie osoby do tego odcinka. Także co, teraz już się oni przedstawią. No i zostawcie za, za, jeszcze łapkę w górę, subskrypcji, bo to lecimy po 400 subskrypcji. Siema, witajcie w tym odcinku. Dzięki za zaproszenie i lecimy sobie już z tematem. Hej, z tej strony Harumi XJ i zapraszam Was do nowego odcinka Kuby, w którym miałem przyjemność wziąć udział. Rozdział pierwszy. Dzieciństwo. Jest zwykły dzień w Ninjago City. Każdy wstąpił rano z myślą, że to będzie zwykły dzień, ale jednak coś stanęło na drodze, by ten dzień nie był taki jak inne. Pożar światu został wybudzony przez Pythora. Ten sporych rozmiarów wąż dotarł do Ninjago City i atakował mieszkańców. W jednym z domów młoda Harumi bawiła się zamawkami ninja, ale gdy jej rodzice zobaczyli co się dzieje, od razu musieli uciekać. Niestety w miejsca w windzie było za mało i wystarczyło tylko dla małej Harumi, a jej rodzice musieli znaleźć inne wyjścia. Ale niestety to im się nie udało. Po jakimś czasie lekarze zajęli się Harumi. Nie była jednak ona chętna do rozmowy, przez co lekarka nazwała naszą tytułową bohaterkę Ciszą. Rozdział drugi. Księżniczka. Minęło parę dni. Ninjago było powoli odbudowywane, a cesarz i cesarzowa zaadoptowali Harumi. Zawsze marzyli o dziecku, a jak mówią, Stworzymy jej najlepsze warunki do tego, by została księżniczką, z której mieszkańcy Ninjago będą dumni. Hutchins, który jest strażnikiem w pałacu, dał Harumi dziennik. Do tego by pisała o uczuciach, ale ona nie chciała tego początkowo robić i pisała o tym, jak bardzo lubi Garmadona i historię wyspie Ninjago. Lata mijały i pojawiali się nowi wrogowie. Po sezonie drugim Garmadon stał się oficjalnie dobry i nawet powstała specjalna gazeta na ten temat. Harumi się wtedy załamała i napisała, że to jej ostatni wpis w tym dzienniku. Jednak po paru latach Harumi znów zaczęła pisać m.in. o tym, że Garmadon wstąpił do krainy umarłych. Harumi zaczęła się wymykać z pałacu w nocy. Tak prezentuje się jej strój: krótkie spodenki, bluza z logo domu klusek Mistra Chena, okulary przeciwsłoneczne oraz buty. Harumi tak się wymykała prawie codziennie, a gdy zauważyłem ogrodnik, musiała poszukać innego wyjścia z pałacu która natknęła się na salę wystawową w pałacu. No i znalazła tam przerażającą pomarańczową maskę Oni, czyli jedną z trzech masek. Ta maska to maska oszustwa. Chodziła tam w kolejny dni, aż pewnego razu usłyszała zachrypnięty, strumiony głos. Harumi, nie przestraszyła się i spytała. Czego ode mnie chcesz? Jestem uwięziony. Uwięziony w krainie umarłych, odpowiedział głos. Harumi poczuła jak dostaje gęsi skórki na całym ciele i zapytała kim jest, a głos odpowiedział Jestem Garmadon. Wtedy Harumi wiedziała, że musi go uwolnić i plakaty z jego twarzą znów wróciły do jej pokoju. Rozdział trzeci. Początek synów Garmadona Pewnego dnia Harumi wybrała się do herbaciarni Mistek i spytała o oni. Powiedziała jej, że jest to potrzebne do projektu w szkole, a wtedy Mistek opowiedziała jej o oni i smoku. Wtedy Harumi była już pewna, że w żyłach garmodona płynie krew Oni i jak zbierze trzy maski, to udaje się go uwolnić. Zebrała informacje na temat trzech masek i zebrała ekipę. Na początek kiloła i wraz z nim wymyślała pojazdy, logo i regulamin gangu. Potem nadszedł czas rekrutacji, a później początek realizacji planu. Żeby Garmadon powrócił, nie wystarczy mieć tylko trzy maski. Trzeba jeszcze włos Wu. Lloyda i Misako. Na szczęście Kilał złapał już Misako, która odnalazła małego Wu. Harumi cały czas też udawała przed cesarzem i cesarzową, że wszystko jest ok i nic nie podejrzewali. Rozdział czwarty. Sezon 8. Pewnego dnia synowie Garmadona dorwali czerwoną maskę oni. To maska zemsty. Ninja przybyli do zamku, by ich ochraniać, bo przecież w pałacu jest pomarańczowa maska. Harumi ponownie weszła w nocy z pałacu, ale tym razem znalazł nią Lloyd. Później odnalazł ich Hutchins. No i wrócili oni już razem wtedy do pałacu. W nocy zaczął się atak na pałac. Cesarz, cesarzowa i Hutchins zginęli. Harumi musiała udawać smutek i razem z ninja zaczęła się ukrywać. Oczywiście kontaktowała się ze swoim gangiem, na przykład w sytuacji, gdy Zain dołączył do nich jako szpieg. Kol został złapany, ale uciekł z więzienia wraz z małym Wu. Oczywiście Ninja nie wiedzieli, że to Łu, a pan Edał zainowił tak zwaną pułapkę. I gdy przedostał się na pokład Perły Przeznaczenia, to zawładnął systemem Pixel. Harumi wtedy wraz z Lloydem spadła z Perły Przeznaczenia na dół i zaczęli poszukiwania, by odnaleźć ostatnią fioletową maskę nienawiści. Oczywiście Harumi nie czuła do Loida, ale musiała udawać zakochanie, by zyskać u niego zaufanie. Raz nawet go pocałowała. Wreszcie Loyd i Harumi znaleźli świątynię Oni i Harumi zdobyła ostatnią fioletową maskę nienawiści, bo pokonała Loyda, a potem go uwięziła w klatce obok swojej mamy, Misako. Harumi wyrwała włos Loyda i Misako, a wusu miała już od jakiegoś czasu. Stop! Zanim przejdziemy do ceremonii, to zobaczcie tylko jej nowy strój. Jesteśmy dalej na sezonie ósmym, a my zdążyliśmy już poznać jej trzy stroje. Ale wracając do fabuły, to zaczęła się już ceremonia. Ninja dotarli już do świątyni rezurekcji po dłuższej walce pokonali synów Garmadona i w tym też Harumi. Trafili oni do więzienia i mogłoby się wydawać, że to koniec historii Harumi. Przecież trafia do więzienia jak inni wcześniejsi wrogowie, ale jednak... Okazało się, że plan Harumi się powiódł. Garmadon powrócił i uratował Harumi. Z więzienia oczywiście. Zatem przejęli więzienie kryptarium, gdzie cieszyli się, że ich plan się wreszcie powiódł. Kiedy Garmadon pokonał Lloyda, Harumi jest pewna, że Garmadon odzyskał już swoje moce. W pełni więc powracają do miasta Ninjago, a Harumi znajduje Lloyda i małego Łu, którego próbuje złapać. Harumi ubiera maskę nienawiści i biegnie za Lloydem i Wu. Niestety, Lloyd rzucił włó do perły przeznaczenia, przez co Harumi nie udało się go zdobyć. A Lloyd ucieka i spada na dół do Nii, Misako oraz Pixel przez to, że ma spadochron. Rozdział 5 Sezon 9 Minął tydzień, a w mieście Ninjago rządzi Garmadon, Harumi i synowie Garmadona. Synowie Garmadona szukają Lloyda, który się ukrywał razem z niją, Pixel, Misako i Daretem. Później Harumi widzimy w scenie, gdy Garmadon rozwalił pana E. Ponieważ nie odnalazł on Lloyd'a, Harumi wpłaga go, by zostawił pana E, ale on jej nie słucha, no i wtedy rozwala robota. Postać Harumi widzimy ponownie, gdy Lloyd, Nija i Mistrzowie Żywiołów próbują przejąć wieżowiec ze stacją telewizyjną. Harumi wtedy wie, że nie może zawieść Garmadona, więc próbuje go znaleźć. Niestety Harumi się nie udało, a Rohopor zdążył się nagrać do wszystkich. Skutkiem tego było to, że Garmadon chciał z nim zrobić to, co z panem E. Harumi w ostatniej chwili powiedziała, że wie, gdzie ukrywa się ruch oporu. Synowie Garmadona zaatakowali ruch oporu w ich własnej bazie. Harumi chciała pokonać Lloyda, ale to jej się nie udało i zdążył on uciec. W kolejnym odcinku marzenie Harumi zostało spełnione. Harumi zostaje dzieckiem Garmadona. Synowie Garmadona ponownie szukają Lloyda. Gdy Harumi zostaje sama z Lloydem, jest otoczona przez nie, Skylor, Dereta i Mistake. Harumi została złapana, a Lloyd wymyślił nowy plan. Mistake jest oni, więc zamieniła się w Harumi i udaje, że schwytała Skylor, a Skylor ma skopiować moc Garmadona, ale nagle przechodzi prawdziwa Harumi. Dochodzi do walki, a Skylor ucieka, ale przed tym na szczęście zdążyła skopiować moc Garmadona. Skylar próbuje zapanować nad wielkim chodzącym posągiem Garmadona, przez co Garmadon traci nad nim kontrolę. Harumi w panice ucieka, i gdy już miała schodzić na dół budynku, to zauważa rodzinę, z takim samym przypadkiem jak ona wiele lat temu, że brakuje miejsca w windzie dla rodziców chłopca. Dlatego Harumi pokazuje im inne wyjście, ale niestety teraz nie ma jak wyjść bo duże różne przedmioty zagrodziły jej drogę. Wtedy Harumi idzie na dach i patrzy się na Lloyda, który jest w oddali na innym budynku. Niestety, budynek, na którym stoi Harumi, się zawala. Mogłoby się wydawać, że jest to koniec Harumi, ale twórcy cały czas nam o niej przypominali. W insze, w sezonie 10, Harumi wypowiada słowo Lloyd. No! Za to, w odcinku Sekret Wilka, który jest jednym z odcinków sezonu 11. Lois wspomina o Harumi. Ja naprawdę nie mam szczęścia. Była taka dziewczyna, Harumi. Myślałem, że mnie lubi. Ale okazało się, że tylko udawała. Chciała sprowadzić mojego ojca z krainy umarłych, by nas zniszczył. Ech, taki już mój los. Nie wierzę, że ci to wszystko opowiedziałem. O moim ojcu i. Harumi i. Nie wydaje mi się, że o to prosiłam. Później to Akita mówi właśnie o Harumi. Gdzie ty w ogóle zmierzasz? Idę do zamku, by pokonać lodowego cesarza. Wiesz, że ja też tam idę, by odnaleźć i uwolnić mojego przyjaciela Zeina. Jak? Opowiadając te swoje nudne historie o Harumi? Ha? A co ty masz zamiar zrobić pogryźć mu kapcie? Rozdział szósty, sezon dwunasty. W kolejnym już dwunastym sezonie w grze Wspaniałe Imperium w odcinku Powrót do klasyki Lloyd z Avatar Harumi. Lloyd boi się jej zadać cios, ale pyta się jej, gdzie byli pierwszej nocy, gdy byli razem, by zobaczyć, czy ta Harumi odpowie. Niestety okazało się, że to nieprawdziwa Harumi i razem z Lloydem się pokonują. W sezonie 13 Lloyd nie ufa Wani, a Cole się pyta, dlaczego czy przez to sytuację z Harumi. Lloyd mówi, że nie, ale to na pewno o to właśnie chodziło. Minęło trochę czasu. Lloyd zapomniał i nie wspominał nic o Harumi w sezonie czternastym jak i piętnastym. Zmieniło się to jednak w szesnastym sezonie. Nie będziemy tutaj mówić o zarysach fabuły, jednak jeśli chcecie wiedzieć co się działo w odcinkach od pierwszego do dwunastego, to na kanale Kuby są takie dwie części. My zwróćmy uwagę na odcinek szósty, a właściwie to wystarczy nam ostatnia scena tego odcinka. Asfira zostaje zaproszona do dołączenia do kryształowego króla przez postać w masce kabuki. Ninja trafiają do więzienia. Dlaczego? Dowieść się z filmów, w których straciłem 12 odcinków. Policjant mówi, że do Lloyda ktoś przyszedł. Jest to ta postać w masce Kabuki. Po chwili rozmowy z Lloydem ucieka, a Lloyd próbował ją złapać, ale mu się to nie udało. Tą postać widzimy ponownie, gdy zaprasza Wangelisa, a następnie Pytora do przyłączenia się do rady kryształowego króla. Ninja próbują przewidzieć, kto dostanie kolejne zaproszenie. Lloyd przebrał się za mechanika i odebrał jego zaproszenie. Gdy już mechanik, to znaczy Lloyd pod przykrywką, dociera do sali obrad, to przychodzi ta tajemnicza postać, która mówi, że wśród nich jest impostor, czyli Lloyd. Postać śpiewa już nam dobrze znaną piosenkę o pająku i ściąga maskę. I okazuje się, że to Harumi. Nie wiemy co będzie w dalszych odcinkach 16 sezonu od 13 w górę, ale wyszedł jeden klip z Harumi i to w dodatku po polsku. I w nim Harumi walczy z Lloydem, który korzysta z mocy Oni. Później nastąpi krystalizacja powracających wrogów i Harumi również się skrystalizuje. Wiemy to przez to, że figurka Harumi ma fioletowe oczy i charakterystyczny strój dla powracających wrogów. Także co, no jest mi naprawdę miło, że tutaj zaprosiłeś mnie do tego odcinka i dziękuję Ci za po prostu wystąpienie tutaj, no i też zapraszam widzów do tego, by tutaj subskrypcję wraz z dzwoneczkiem oraz łapeczkę w górę pod tym materiałem. Cześć! Ja już dziękuję za uwagę, Papa, pa, cześć! Okej, okay, ja już też dziękuję Wam za oglądanie, no i też Wam dziękuję, że zgodziliście się tutaj właśnie wziąć udział w tym odcinku. Także za to na należycie subskrypcja, także linki w opisie także też do nich wbijajcie. No i co, to już było wszystko, no i pa!